Co zrobić, aby mieć silniejszy przesył energii w Reiki i nie tylko? Interesuje Cię ten temat? Zapraszam. Cześć, jestem Maria Perchała-Zarzycka i dziś Ci powiem, w jaki sposób możesz poprawić sobie przesyły energetyczne. Pierwszym sposobem jest po prostu częsta praktyka, czyli jeżeli masz Reiki, oczyszczaj z negatywnej energii, energetyzuj jedzenie, picie, pomieszczenia, rzeczy, nie wiem, uzdrawia roślinki, zwierzęta, siebie, innych. Im częściej praktykujesz, tym większe będziesz mieć przesyły, tym intensywniejsze one będą, tym będziesz skuteczniejszy, skuteczniejsza. Tak więc jest to najważniejsza metoda zwiększania swoich możliwości uzdrowicielskich. Ale są też inne. Po prostu dbaj o swoje zdrowie, ćwicz jogę, medytuj, uwalniaj się od blokad, na przykład za pomocą afirmacji, programowania umysłu, hipnozy, czy też wizualizacji. Może to być wizualizacja w metodzie Sylwy, stosowana w metodzie psychotronicznej, czy po prostu różne formy wizualizacji. Nieważne, co wybierzesz, ważne, aby to robić. Oraz rozwijaj się, buduj pozytywne emocje, pozytywne myślenie, również za pomocą tych metod. Czyli krótko mówiąc, wykonuj różne ćwiczenia energetyczne, a najważniejsze są właśnie ćwiczenia związane z wysyłką energii, ale też medytacja, również właśnie yoga, w tym pranayamy, czyli yoga oddechu, jak również praca z samym sobą nad uwalnianiem się od blokad psychicznych, bo one powodują też blokady energetyczne za pomocą właśnie programowania umysłu, afirmacji, wizualizacji itd. I buduj pozytywną osobowość. Tak więc te sposoby powodują, że Twoje przesyły będą intensywniejsze, będziesz skuteczniejszy, te promienie energetyczne będą u Ciebie silniejsze, tak więc warto to robić. Jeśli podobał Ci się ten temat, wiesz co robić, dzwoneczek, subskrybuj, like, udostępnij itd. A póki co dziękuję Ci za uwagę, pozdrawiam serdecznie, Marta Perchała-Zarzycka, żyj mądrze i zdrowo.